W Sulejowie władze miasta kupiły kilka toalet publicznych. Były drogie, kosztowały 120 tysięcy złotych. Dziś jednak za potrzebą nadal chodzi się w krzaki, ponieważ toalety są zamknięte. Dlaczego? O tym Katarzyna Zajda. Sulejów to jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych w województwie łódzkim. Można tu pływać, spacerować, odpoczywać. Także, a może zwłaszcza o tej porze roku. Tylko nie ma gdzie iść za potrzebą. Nie wiem naprawdę. No sprawa jest naprawdę, no nie wiem, no w kawiarni może jakieś, może można skorzystać. Gdzieś każdy szuka, ja wiem, znajomych. Gdzieś koleżankę, znajomą rodzinę. Krzaki. Toalety niby są, nawet dwie. Miasto kupiło je 4 lata temu. Jedna z nich była dostosowana do osób niepełnosprawnych. Można było z nich korzystać, wrzucając monety. Niektórzy wykorzystywali jednak WC do zupełnie innych celów. Do ekscesów, również nocnych, do zamykania się w nich młodzieży, picia na przykład piwa, jedzenia kebabu, jedzenia chrupek. Co więcej, zaraz po otwarciu zostały kompletnie zdewastowane. Powyrywano kosze na odpady, pojemniki na papier i uchwyty na mydło. Wchodzą te pijoczki, tam wsadzi patyka, wsadzi tam jakiego gwoździa albo coś i poza tego i koniec. Czyli niszczą. Sprawców nie wykryto, a koszty napraw zaczęły przewyższać miesięczne wpływy za korzystanie z WC. W końcu toalety zamknięto na 4 spusty. Tutaj jest problem. Niestety tutaj nie mamy nic. Wszystko jest pozamykane, zniszczone, 0 napraw. Co z instytucją babci klozetowej? No, bardzo dobry pomysł. Natomiast to pierwsze założenie Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej było idealne, samoobsługowe, automatyczne, nie wymagające dużych nakładów finansowych przy obsłudze. Natomiast wtedy musielibyśmy zacząć wszystko od początku. Zbudować toaletę murowaną z wymogami sanitarnymi, ze wszystkim. A na to miasto nie ma pieniędzy. Wygląda na to, że mieszkańcy i turyści będą musieli sobie jakoś znów radzić sami.